Rezerwacja dzisiaj bardzo, bardzo kobieca. Moimi gościniami będą kobiety. Jako pierwsza Sylwia Hutnik, która opowie o książce, której była redaktorką, Bojowniczki z getta warszawskiego, Kwestia charakteru. 14 postaci kobiet zapomnianych, których nazwiska przepadły w historii i autorki, pisarki, dziennikarki, reżyserka przywracają pamięć o tych bohaterskich dziewczynach. A w drugiej części programu Maria Serweryn i Weronika Książkiewicz opowiedzą o spektaklu Głowa w piasek, który będzie miał swoją premierę 3 maja w Polonii. A w Teherze z kolei premiera spektaklu opartego o tekst ukraińskiej pisarki Mój sztandar zasikał kotek, Kroniki z Donbasu w reżyserii Aleksandry Popławskiej. To pierwsza premiera w TR po odejściu Grzegorza Jarzyny. Materiał z premiery przygotował Paweł Tworek. Zapraszam. Dawno żadna książka nie zrobiła na mnie takiego wrażenia jak Bojowniczki z getta warszawskiego, Kwestia charakteru. Książka pod redakcją Moniki Schneiderman i Sylwii Hutnik. Witaj, Sylwio. Dzień dobry. Ta książka to oddanie sprawiedliwości, przywrócenie pamięci o właśnie dziewczynach, które walczyły w getcie warszawskim. Później te, które przeżyły, często walczyły też w powstaniu warszawskim. Ładnie napisała Agnieszka Glińska, że do tej pory zabrakło dla nich miejsca w napisach końcowych. Co się stało, że te dziewczyny gdzieś przepadały w historii? Myślę, że złożyło się na to kilka spraw. Przede wszystkim kobiety w historii, zwłaszcza tej z wielką literą pisanej, zwykle miały poboczne miejsca, takie trochę powiedziałabym zaplecze. Albo to były osoby, których nie za bardzo było widać z różnych względów, bo je wymazowano, ale też same one nie pchały się na pierwszą linię frontu. Poza tym historię pisali mężczyźni jednak. Poza tym historię pisali mężczyźni i to jest drugi argument. Pewien bardzo punkt często widzenia. Tak, bardzo często skupiali się na tym, co spektakularne, co według nich było ważne, a w pewien sposób kobiece doświadczenia były deprecjonowane, mało widoczne. Po trzecie zaś w tej historii dotyczącej powstania w getcie warszawskim narosło wiele stereotypów. To jest powstanie, które zawsze gdzieś jest w cieniu powstania warszawskiego. Chociaż to ciekawe, jeśli pojedzie się na przykład do Ameryki Północnej, to właśnie to powstanie z 1943 roku jest bardziej jakoś zauważane, być może ze względu na diasporę żydowską. Ale niezależnie od tego, gdzie, która część historii jest bardziej widzialna, faktem jest, że dość często mówi się o tym, że powstanie w getcie było tak naprawdę powstaniem symbolicznym, tylko po to, aby umrzeć godnie, żeby wziąć sprawy w swoje ręce i odzyskać te resztki sprawczości na tyle, ile dało się w tamtych warunkach. Tymczasem myślę sobie, że nasza książka pokazuje też nie tylko ten krótki, przecież kilkutygodniowy urywek, urywek czy fragment życia tych osób, ale pokazuje go trochę cofając się, no i tam, gdzie można, idąc dalej. Jednym słowem pokazuje też to, że bardzo często dziewczyny, bo to przecież były młode osoby, dziewczyny, tak. I kobiety, które brały udział w powstaniu w getcie, już wcześniej, jeszcze przed wojną, były zaangażowane w działalność społeczną. To były działaczki przede wszystkim organizacji młodzieżowych, takich jak chyba Bunt, tu głównie jest Ichaszomer, ta organizacja, Hatzai. Takie harcerstwo żydowskie. No można tak to przenieść. Przygotowywała w każdym razie ta organizacja do wyjazdu do Palestyny. Podczas gdy Bunt bardziej starał się żyć tutaj teraz i mówił o tym, że niezależnie od tego, gdzie jest się Żydem, Żydówką, to tutaj ma się swoje miejsce. Ale to nauczyło te młode osoby współodpowiedzialności za przyszłość, niezależnie od tego, jak ją projektowały, no i współpracy. Dawało też możliwość kontaktów, co było kluczowe, kiedy już getto się zamknęło. Więc to jest coś, co bardzo często zapomina się. Te osoby
osoby były poniekąd przygotowane, a na pewno przygotowane na to, żeby współpracować. Druga rzecz jest bardzo ważna i która dotyczy czasów przed wojną, że te młode dziewczyny często były zasymilowane, a to oznaczało, mówiły, że... Mówiły dobrze po polsku i później mogły wychodzić, prawda? Mówiły dobrze po polsku, nie tylko tym literackim polskim, takim ze szkoły, ale na przykład gwarą warszawską, mm-hmm. potrafiły się dogadać. No i oczywiście kwestia tak zwanego dobrego wyglądu. To znaczy, nawet jeżeli miały urodę bardzo semicką, to były w stanie łatwiej się ucharakteryzować, tak aby przejść na tak zwaną aryjską stronę. Trudniej było udowodnić jednak mężczyzna i obrzezanie, prawda? Tak, więc to jakby niezależnie od dokumentów i papierów dawało od razu... Łatwe do sprawdzenia. Tak, one miały możliwość no, trochę takiego zniknięcia w tłumie. To było też związane z ich cechami charakteru, kwestią charakteru, jak mówi nasz tytuł. Jeden z bohaterów, a właściwie syn jednej z bohaterki, Marii Warman, który mówi o tym, że w kontekście jego matki, która brała udział w powstaniu w getcie, to właśnie była kwestia charakteru, czyli tego, w jaki sposób ona podchodziła do nie tylko brania odpowiedzialności za to, co dzieje się wokół, ale też odpowiedzialności za ludzi, którzy są wokół niej. I myślę, że to też jest kolejna rzecz bardzo ważna, jeśli chodzi o nasze bohaterki. A jak wybierałyście te bohaterki? Trzeba powiedzieć, że to są historie 14 kobiet, dziewczyn, napisane przez 14 różnych... 15, tak. 15 różnych, no tak, bo jest jeszcze wstęp i zakończenie. Tak, autorek, różne autorki. Czy autorki wybierały te bohaterki, czy odnajdywały? No bo przecież to nie jest tak, że leżą na stole nazwiska, tylko trzeba było się dokopać. Ani nazwiska nie leżały na stole, ani tym bardziej dokumenty dotyczące tych postaci. Tak. Ja zaproponowałam... Budowanie z okruchów pamięci tak, i to jest dokumentów. Tkanie i patchwork. Ja zaproponowałam około 20 nazwisk tych bohaterek, kobiet, o których sama niewiele wiedziałam tak naprawdę, ale o których pomyślałam sobie, że warto będzie napisać. Wybrałam również autorki. Na szczęście wszystkie się zgodziły wziąć udział w tym projekcie. Zależało mi na różnorodności. Stąd są i badaczki zagłady, ale też dziennikarki. Tak. Jest też wspomniana przez ciebie reżyserka Agnieszka Glińska w nowej zupełnie roli. Ale ten temat jest dla niej ważny, bo też wybierałaś, jak rozumiem, wybierałyście autorki, dla których Her Story, odkrywanie czy dokopywanie się do tej żeńskiej części naszej historii jest ważne. Jest ważne, jest emocjonalne. To znaczy dla mnie interesujące jest to nie tylko, dlaczego dbamy o pamięć i że musimy ją kontynuować, albo właśnie w tym przypadku, ale jak i co nam to, mówiąc kolokwialnie, robi. Nam są bardzo dobrze napisane te historie. Tak, rzeczywiście, no po prostu te osoby, które przyjęły zaproszenie do projektu, są fantastycznymi, nie tylko badaczkami, ale również pisarkami. I one mogły wybrać sobie swoje bohaterki, którymi chciały się zająć, ponieważ ważne było dla mnie to, podkreślam, aby również emocjonalnie jakoś się z nimi wiązały. No i potem zaczęła się roczna, bardzo ciężka praca w archiwum, w różnego rodzaju bibliotekach i instytutach. Często jeździły dziewczyny po całym świecie, żeby znaleźć jakieś okruchy, aby potem z nich utkać jakąkolwiek nić, która byłaby elementem spójnym całej historii. Her Story, jak powinnam powiedzieć. No i wyszła fantastyczna, myślę, książka. Bardzo różnorodnymi tekstami, ale to jest, uważam, wielki atut tej publikacji. Z takim podejściem do tych bohaterek, bardzo często nieznanych ani z imienia i nazwiska. Właśnie. Może oprócz Sylwii Lubetkin właściwie. Która żadna. Była taką ikoną Sylwia, która wyjechała do Izraela, ale wraz z Antkiem Zuckermanem, czyli jej partnerem, mężem. Tak. I ona była taką ikoną tego kobiecego getta. W ogóle powstania w getcie. Powstania w getcie. Współzakładała kibuc, potem Muzeum Bohaterów Getta. W każdym razie ona właściwie chyba była tutaj najbardziej rozpoznawalna, co nie znaczy, że znana. Natomiast cała reszta to były często takie informacje zdawkowe albo jakieś anegdoty. No, przykładem jest praca Agnieszki Dałkrzy, która pisała o Rywce Pasamonik, wiedząc na początku tylko tyle, że do getta weszła ze swoją rodziną i z krową. I to właściwie, nikt tej krowy nie widział potem w getcie. I to właściwie był jakiś początek jej badań. No, przyznamy, że dość niewiele informacji, jak na początek. Ale pamiętam, bo też pojawia się tutaj narzeczona
Mordechaja Anielewicza, czyli przywódcy powstania Mira Furet, w getcie. Tak, Mira właśnie. Ja pamiętam, jak robiłam wywiad z Markiem Edelmanem i on mówił o tym, że on, że Anielewicz miał taką ciepłą, ładną dziewczynę i razem zginęli w tym bunkrze na Miłej i nigdy nie przyszło mi do głowy, żeby go zapytać, jak miała na imię ta dziewczyna. Zawsze te pytania były o Anielewicza, a ona jednak no, była z nim w każdej sytuacji i była tak samo zaangażowana w ruch oporu jak on. To jest bardzo częste, że kobiety przychodzą do historii jako matki, żony, siostry, albo na przykład ta ładna taka z warkoczykami, co latała w kożuszku. I rzeczywiście czasem nie udaje się uzyskać dodatkowych informacji. Pisze o tym poniekąd Hanka Grupińska w tekście zamykającym naszą antologię, gdzie po raz kolejny robi takie swoje odczytanie listy, pokazując, że często nie tylko nie mamy informacji o tych kobietach, które brały udział w powstaniu w getcie warszawskim, ale znamy je tylko pod imieniem i być może tak już zostanie. To bardzo smutna historia. Minęło w tym roku 80 lat od tego wydarzenia. Świadków też właściwie nie ma. Świadków nie ma. Część tych tekstów myślę, że byłaby zupełnie inna, gdyby powstała jeszcze kilka lat temu. Skądinąd to ciekawe, bo kiedy zaczynałyśmy prace redakcyjne z Moniką Schneiderman z wydawnictwa Czarnego, to wydało tę książkę razem z Muzeum Polin. Tak, to zastanawiałyśmy się i dziwiłyśmy zarazem, że w ogóle taka książka jeszcze nie powstała. Wydawałoby się, że... To jest oczywiste, prawda? No, tymczasem te oczywiste rzeczy czekają na swój moment. Ta książka rzeczywiście by wyglądała inaczej ze względu na dostęp do informacji oraz osób, które wtedy jeszcze żyły. Z drugiej zaś strony być może to teraz jest czas na to, aby odzyskiwać kobiece historie, robić to sprawiedliwie, ale przede wszystkim właśnie tym kobiecym doświadczeniem, mając na uwadze również opór cywilny. No właśnie, ze wstępu wiem, że na ten pomysł właściwie w jednym momencie wpadło kilka osób. Ty, Monika Schneiderman, dyrektor Polin, bardzo ważna osoba dla tej historii, dla tych książek, artystka wizualna, ale też badaczka, prawda, dla której to było bardzo ważne i odzyskuje pamięć o żydowskich bojowniczkach z różnych frontów, nie z różnych tylko frontów. Polecamy wspaniałą wystawę Zuzanny Herzberg w Galerii Studio w Warszawie, która jest no właśnie ciebie nie tyle uzupełnieniem, co takim wielogłosem, jeśli chodzi o naszą książkę, bo Zuzanna jako i artystka, i badaczka pokazuje losy tych kobiet. Ma też możliwość przedstawienia albo ich portretów, bądź też jakichś innych wizualnych elementów dotyczących ich historii. I te kilka osób, które się dotychczas tym zajmowało, rzeczywiście być może przy okazji właśnie tej okrągłej rocznicy wpadło na pomysł, aby zająć się kobietami z getta warszawskiego jakoś bardziej zbiorczo i próbować stworzyć z tego dłuższą opowieść. Cieszę się, że to się udało takim zespołem. Mam jakieś poczucie takiej też więzi między nami, autorkami, redaktorkami. Zresztą, kiedy odbyła się premiera w Muzeum Historii Żydów Polskich. To bardzo było wzruszające, większość tak, autorki opowiadały o swoich bohaterkach, tak, czyli dały im głos, twarz. Tak, i to był naprawdę tłum siedzący na scenie muzeum, ale jakoś to było też bardzo symboliczne, takie trochę właśnie to odczytywanie listy i bycie akuszerkami tych historii, które przez tak długo czekały na to, aż ktoś je opowie. No ja mam tam swoją bohaterkę, Tosię Altman, wspaniałą dziewczynę, przepiękną, bo jest jej zdjęcie się zachowało, taki promyk radości i optymizmu, która no, robiła rzeczy najbardziej niebezpieczne wraz ze swoim chłopakiem. Która jako pierwsza wniosła do getta warszawskiego broń, która jeździła i budowała ruch oporu też w getcie wileńskim. Tak. Nieprawdopodobna dziewczyna, która no, zginęła po prostu w dramatycznych męczarniach, więc jakoś ten los jej został ze mną. Napisałam o tym też właśnie w Newsweeku, bo
chciałabym, żeby ta historia została i żeby wasze bohaterki też zostały w pamięci wielu, wielu, wielu osób, bo na tę pamięć absolutnie zasługują. Mam nadzieję, że tak się stanie. Mam nadzieję, że będziemy też ciąg pamiętać dalszy o nich. Może. Tak, myślę, że archiwa czekają nadal na odkrywanie kolejnych postaci i mam też nadzieję, że będziemy pamiętać je nie tylko z tego bardzo trudnego czasu, ale również w kontekście całego ich życia i tego, jak działały na rzecz innych osób. Myślę, że to może być inspirujące dla nas teraz. Zgłaszam się do następnej części, słuchaj, do bardzo napisania. Bardzo dobrze, wpisuję na listę. Dzięki wielkie, Sylwia, gratuluję tej książki, bo jest naprawdę bardzo ważna. Przekażę autorkom. Dziękuję bardzo. Jesteśmy w Teatrze Polonia i tuż przed premierą złapałam twórczynię spektaklu, który premierę będzie miał 3 maja. Głowa w piasek, Marysia Seweryn, reżyserka, Weronika Książkiewicz, jedna z głównych bohaterek. Są trzy główne bohaterki. Tak. Pozostałe grają Paulina Holc i Magda Sturzyńska, bo to kobiety robią spektakl o kobietach. Dwie matki i koleżanka, a w tle przyjaźń dzieci. Marysia, co cię zainspirowało w tekście autora kanadyjskiego, który nie jest jakoś bardzo znany w Polsce? Nie jest bardzo znany, ale przy tej kobiecej historii nagle okazało się, że fantastyczny tekst o kobietach z takim wyczuciem też bardzo tych kobiet dobrym napisał mężczyzna. I to mnie też bardzo ucieszyło i zainteresowało. No, przede wszystkim, wiesz, ja lubię komedię, nie? No lubię bardzo. I zobaczyłam, jak to przeczytałam po angielsku jeszcze, to zrozumiałam, że mam do czynienia ze sztuką, co się rzadko zdarza dla aktorek nie młodych tylko, nie, tylko dla trzech dojrzałych. Dlatego wybrałaś Weronikę, tak? Zupełnie nie młodą aktorkę. Tak. Nie, no trochę tak. To znaczy dla trzech dojrzałych już aktorek, nie? To się rzadko zdarza, żeby takie były trzy rulska dobrze napisane. I no bardzo mnie ta historia po prostu rozbawiła, ale też zobaczyłam, że poruszane są w niej kwestie, które są kwestiami tabu trochę jeszcze w Polsce, takimi, wiesz... Tożsamości płciowej, gender, nie będziemy zdradzać wszystkiego. Ale też trochę, wiesz, takiego tematu jak narkotyki, wiesz, jak grzyby halucynogenne, wiesz. Ale naprawdę te trzy charaktery, które są tak bardzo wyraziste i tak różne i zderzenie tych trzech kobiet jest po prostu świetne. A przy tym to jest po prostu, wiesz, taka komedia omyłek, ja to nazywam. I to jest, no, rozkosz jest to po prostu robić. No właśnie, mnie z kolei w tym tekście, bo spektaklu jeszcze nie widziałam, uwiodło to, że w lekkiej formie opowiada się jednak o zupełnie nielekkich historiach, dlatego że każda z tych kobiet jest jakoś zatrzaśnięta w swoim nie najszczęśliwszym losie. Weronika, ty grasz matkę jednego z dwójki dzieci, które są osnową tego spektaklu, choć się nie pokazują. I ta matka z jednej strony wyzwolona, żyjąca na własnych warunkach, ale jednak chyba gdzieś ta gorycz się w środku czai. Wiesz co? To jest przy tym tekście doskonale, jakby ten tekst pokazuje, że my kobiety nie powinnyśmy w ogóle siebie oceniać. Jakimi jesteśmy kobietami, jakimi przede wszystkim jesteśmy mamami. Bo każda mama jest najlepszą mamą, jaką potrafi być i każda tak samo kocha swoje dziecko. Ale też pokazuje, że jeżeli już na coś mamy zwrócić uwagę, to same zastanowić się po prostu nad sobą, czy faktycznie w jakiś sposób tych dzieci, chcąc dobrze, czasami nie krzywdzimy, bo ten kij jakby zawsze ma dwa końce. Ale faktycznie te postaci są tak wspaniale napisane, trzy role są tak pełne, są tak kolorowe, a też, wiesz, my nie miałyśmy jeszcze starcia jakby z widzami. Kilka osób tak na razie widziało było, więc my też jeszcze dokładnie nie wiemy, jak to działa, jak tak to do końca działa, bo to jest momentami wzruszające, bardzo wzruszające, a momentami jest bardzo komediowe, ale jeszcze tak naprawdę w starciu z widzem dopiero zobaczymy to w niedzielę, w poniedziałek. No, w niedzielę już. Przetestujecie. Na próbach generalnych tak się zaczyna. Ale słuchajcie, bo to są też dwa sposoby wychowania dzieci pokazane, prawda? Czyli twoja bohaterka ma taki stosunek, daje dużo wolności swojemu dziecku, akceptuje swoje dziecko przede wszystkim ze wszystkimi jego powikłaniami. Druga mama jest taką mamą bardzo konserwatywną,
katolicką, stłamszoną przez męża, co widać ewidentnie. Tak. No i ona, tak jak mówisz, dla dobra swojego dziecka próbuje go chronić przed wszystkim tak naprawdę. Jakie wy macie podejście do macierzyństwa? Ty, Marysia, no masz trójkę, czyli masz już takie pole doświadczalne dosyć kompletne. Tak, i wiesz, wszystkie dzieci są różne, jak to jest banał, no ale wszystkie dzieci są bardzo różne, więc każde z moich dzieci pokazało mi zupełnie inną stronę w ogóle, wiesz, kiedy urodziło mi się drugie dziecko, moja druga córka się urodziła, to wydawało mi się, wiesz, że tak wszystko już wiem i że to będzie to samo i co chwila zderzałam się z tym. Ja w ogóle życia uczę się, wiesz, sama siebie poznaję, sama siebie uczę się i w ogóle jak żyć, jak podchodzić do świata. Dzięki moim dzieciom. Mm-hmm. Za każdym razem, wiesz, jakby przeanalizowuję, jak się pojawia wiesz, nowy człowiek, ten nowe dziecko w swoim życiu, to jeszcze raz przeanalizowujesz cały swój świat, światopogląd, siebie, wszystko. To prawda. I ja myślę, że to wszystko, co ja wiem, to w ogóle dzięki moim dzieciom. Mm-hmm. Ale wracając do wychowania dzieci, to... A jak sama ty byłaś wychowana? Czy matka ci dawała dużo przestrzeni? Tak, ja myślę, że moja mama, wychowanie mojej mamy było najbliższe wychowaniu Holly. To znaczy ogromna akceptacja i takie poczucie wolności, natomiast też taki trochę brak obecności, wiesz? Mm-hmm. Takie trochę jakby wypuszczenie dziecka. Radź sobie, dziewczyno. Radź sobie, tak? Mm-hmm. To znaczy i tak jak Holly, moja mama nigdy nie pamięta, ile my mamy, wszystkie dzieci mamy, ile my mamy lat i w którym roku się urodziliśmy. Rozumiesz, to jest takie najbliżej chyba mojej mamie do Holly w ogóle. Czekaj, bo się zapomniałam. Sama stosunek teraz. Do wychowania. No sam stosunek do wychowania, właśnie wiesz, no ale nie ma jednej mamą? Recepty na wychowanie. Ale jaką, myślę, że... No dobrze, to jesteś konserwatywna czy nie? Nie, ja zrozumiałam, że najważniejsze, co jest w wychowywaniu dzieci, to jest więź. Mhm. I dialog. Mhm. I stosujesz to? Stosuję to już w tej chwili przy trzecim dziecku, prawie dochodząc do 50. Już bardzo jestem konsekwentna w tym i myślę, że wielu, wielu błędów już nie popełnię. Popełnię pewnie inne, bo jako trzecie dziecko mam chłopca, więc rozumiesz, zupełnie to jest nowa kompletnie zabawa. Inna historia. Tak, Weronika. A jakbym mogła dodać, bo to bardzo słusznie powiedziałaś do tego, że jest więź, jest dialog i jakbym jeszcze mogła do tego dodać, to jest dobry przykład, bo to jednak dziecko wszystko po prostu to chłonie. Nie to, co powiesz, tylko to, jak się sama zachowuje. Dokładnie. Nie to, co każe mu zrobić, tylko jaki przykład mu daje. Wiesz, ja z Borysem moim, ja mam jednego syna. Na razie. Tak, na razie. My jesteśmy ze sobą bardzo blisko. A ile ma lat? 13. 13 lat. I ja jestem taką mamą gdzieś słuchającą. Idę za nim, podążam za nim. Jakby on ma bardzo dobrą intuicję, jakby co do siebie, do szkół, do jakichś rzeczy dodatkowych też, które chcę robić i go rozwijają. I więc jestem taka, podążam za nim. Pomagam mu. A jakby... nadążasz? Różnie. Różnie. O, z tym to jest różnie. Ale wiesz, to jest ważne, o co pytasz też, czy podążasz. Bo to jest to poczucie winy. Przecież z macierzyństwem, wiesz, z wychowaniem dzieci w ogóle głównie wiąże się poczucie winy. I teraz, dlatego wiesz, pytam właśnie. Tak, to... Gdzie w ogóle znaleźć to, rozumiesz? Ile sobie, jak musisz też sobie wybaczać pewne rzeczy, rozumiesz? No bo zgodzić się na to, że popełniasz błędy. Ale jeżeli nie stracisz kontaktu z dzieckiem, jeżeli będziesz umiała przyznać się do błędu, który był, jeżeli będziesz umiała przeprosić swoje dziecko, rozmawiać o tym, co się wydarzyło, a nie chować głowy w piasek, nawiązując do naszego tytułu, no to naprawdę jest duża szansa na wychowanie, wiesz, zdrowego człowieka. No. Ale słuchajcie, tutaj dziecko jest the king, jak z naszej rozmowy. Ja ostatnio prowadziłam jakąś rozmowę z Iloną Łebkowską, która powiedziała, że ona ma dość tego permisywnego wychowania, że jak jej wnuk 4-letni czy 5-letni stoczył rozmowę, czy rodzice z nim, czy on w zimie chce wyjść w krótkich spodenkach, czy w długich spodenkach, to ona myślała, że ją krew zaleje i że po prostu potrząśnie swoją córką, żeby jednak się opamiętała, bo jednak... No
jakieś granice trzeba stawiać, ale prawda? Ale to też jest o tym ta sztuka, bo to różne... Ja miałam wczoraj, dokładnie wczoraj rano to było. Postawiłaś czy w kurtce, granice? Czy bez kurtki. A, no czy widzisz. W kurtce, czy bez kurtki. No i dokładnie co? Na czym nie, stanęło? No, w kurtce. Ale też i od razu wieczorem była rozmowa, żeby zrozumiał, że w tej chwili nie mam czasu rano na te rozmowy, bo jestem przed premierą i bardzo go proszę, żeby jakby słuchał. I dzisiaj po prostu poranek był jak z filmu jakiegoś. A, no idealny. Widzisz, dostałaś kawę do łóżka. Prawie. Słuchajcie, ale jeszcze, bo ta sztuka zawiera kilka ważnych problemów. Jeden z nich, no to właśnie kwestia tożsamości. Tym, czy młodzi ludzie mają problem z określeniem swojej tożsamości płciowej. Jak się na to zapatrujecie? Bo właściwie teraz to jest kwestia wyboru, prawda? Kulturowego, wybór płci. Bardzo, bardzo małe dzieci, 8-9-letnie, już definiują się, czy są binarne na przykład, czy są niebinarne. Jak się na to zapatrujecie? Dobrze, źle, że jest taka możliwość, że ta wolność w tej sferze jest tak szeroko... Słuchaj, ja uważam, że oczywiście, wiesz, świat nie jest idealny, więc to jest bardzo trudne i... Ale ja uważam, że to jest fantastyczne, bo to, że dorastając, rozwijając się, dziecko do dorosłości poszukuje swojej tożsamości, ta tożsamość się zmienia, to przepraszam was, ale my to wiemy wszyscy. Mm-hmm. Takie mam wrażenie. Mm-hmm. To znaczy, bo ja pamiętam moich kolegów, moje koleżanki, które coś się z nimi działo, o tym się nie rozmawiało, nikt o tym nie mówił, ale różne rzeczy takie się dzieją, to jest po prostu naturalny, naturalny proces dorastania. Mm-hmm. I teraz ktoś zostaje w takim, że tak powiem, w takiej tożsamości, ktoś inny, a ktoś wraca do czegoś, co było 5 lat temu, ale przez chwilę potrzebował pewnego etapu innej doświadczenia. Gorzej, jeżeli dokonuje tranzycji na przykład. I tak, oczywiście. To już są rzeczy nieodwracalne. To jest bardzo skomplikowane, to i nie załatwimy tego w naszej rozmowie, ale ja uważam, że to się zaczyna otwierać i że zaczynamy o tym mówić i że te dzieci mają wolność, to moim zdaniem naturalnie będą dochodzić do takiego stanu, który będzie dla nich najbardziej bliski i zgodny rzeczywiście z nimi samymi. Czy też to, że wiesz, to, że tak medycyna ta psychologiczna idzie do przodu i my wiemy, że jest coś takiego jak ADHD, czy też ADD, czy też Asperger, czy też nadwrażliwość sensoryczna, no to jest wspaniałe po prostu, że to jest, bo po prostu jesteśmy w stanie z tymi dziećmi, wiesz, pracować, żeby im pomóc później też, żeby wiesz, kiedyś, jak mówił mój ukochany Edward Kłosiński, mój ojczym, mówił, Boże, jesteś tak jak dysleksja, to wspaniale, do mnie mówiono, ty debilu. No wiesz, to jest ta różnica, no przecież to jest oczywiste, wiesz, że to jest... Oczywiście jest druga strona tego wszystkiego, że się wszyscy też nie zwariowali. No właśnie. I wiesz, całe to sformułowanie miękkie place zabaw, które jest dla mnie takim... Co to znaczy? Miękkie place dużo zabaw... Trawy? Wiesz, jak masz małe dziecko, to już wiesz teraz, że są takie place zabaw, które mają podłoże takie mięciutkie, że jak dziecko spada z huśtawki, to go w ogóle nie boli. Aha. I to jest też pewien problem, bo musi się dziecko nauczyć, że jak spadnie z huśtawki, to boli. To go boli, no, rozumiesz? No właśnie. No to wszystko, można o tym rozmawiać, nie? Znaczy, to, gdzie są granice tego w ogóle? No ale to jest wspaniałe, że my o tym rozmawiamy. Weronika, gdyby do ciebie przyszedł bliski ci nastolatek i powiedział, że będąc dziewczynką jednak czuje się chłopcem, albo będąc chłopcem czuje się dziewczyną, miałabyś ten problem? Ja mam wśród swoich znajomych takie osoby. Mam też jedną osobę, która jest po zmianie płci, przeszła cały proces po niełatwy. Po uzgodnieniu płci, to się mówi, że się uzgadnia płci. Tak, to był niełatwy proces, bo to trudny. Jest łącznie z tym, że z rodziców się pozywa, prawda? Tak, żeby zmienić sobie tak, swoją a tam jest taka sytuacja, społeczną. Że też jakby rodzina nie jest z Warszawy, tylko jest, bo tutaj też mówimy jakby w Warszawie jest wszystko inne, jest ze wszystkim łatwiej. I każdy może jakby być tym, chce i to wszystko jest akceptowane, a niestety w mniejszych miejscowościach to jest to duży problem. Także ja jestem za tym, żeby każdy po prostu był szczęśliwy w tym miejscu i taki, jaki chce być. Ja absolutnie jakby jestem otwarta. Nie chowałabyś głowy w piasek. Zmierzyłabyś się z problemem.
Dziewczyny, no to co, czekamy na wasz spektakl. Tak, zapraszamy. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Bardzo jestem ciekawa waszego trio. Próby trwają, no nie wasze, ale trwają, więc rozumiem, że wy za chwilę wchodzicie na scenę. No i trzymamy kciuki. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. I nie dziękujemy. I nie. Nie, nie. Tak, właśnie, właśnie, właśnie. 3 maja, premiera w Teatrze Polonia, Głowa w piasek, reżyseria Maria Seweryn. Zapraszamy. I gramy jeszcze? Mogę? Oczywiście. 4, 5, 6, 7 i 8 maja. A teraz zapraszam na materiał z próby spektaklu Mój sztandar zasikał kotek, kroniki z Donbasu. Ten spektakl ma swoją premierę w TR, a reżyseruje Aleksandra Popławska. W spektaklu występują wspaniałe gwiazdy TR. Zapraszamy. Mój sztandar zasikał kotek, kroniki z Donbasu. To spektakl w reżyserii Aleksandry Popławskiej oparty na dramatach Leny Laguszonkowej, który jest ukłonem w kierunku pogrążonych w wojnie naszych wschodnich sąsiadów. Czy ta sztuka będzie również nowym otwarciem TR Warszawa po zeszłorocznym konflikcie z jego dyrekcją? Tego dowiemy się już teraz. To nie jest spektakl historyczny. To jest właśnie fantazja na temat ludzi i historii. Autorką jest Lena Laguszonkowa, która napisała 3 dramaty, które zaadoptowałyśmy wspólnie tutaj na scenę TR-u. Jest to właściwie jej taka fantazja, opowieść o rodzinie, której już nie ma, którą straciła. Opowieść o rodzinie widziana jej oczami, oczami osoby, która chce się wyrwać z małego miasta, z Pipidówy, którą jest Stanica Ługańska i chce zrobić karierę po prostu i jest artystką. Takie połączenie miasta z wsią. Co jest siłą tej głównej bohaterki, tych bohaterów, których historię tutaj widzimy? Wydaje mi się, że najprościej będzie odpowiedzieć, że niezgoda. Niezgoda na to, co się dzieje. Niezgoda na to, co się dzieje w ich lokalnej społeczności. To mnie troszeczkę zdziwiło, jak długo tkwiłem w stereotypach na temat tego, czym jest Ukraina, czym są Ukraińcy. Przez prawie całe swoje życie byliśmy do nich odwróceni plecami. Po prostu patrzyliśmy na zachód i nagle ten wschód przyjechał do nas. Okazało się, że to są, przepraszam, że to tak zabrzmi, że to są tacy sami ludzie jak my. To jest tylko kwestia tego, kto tym narodem kieruje. Co was najbardziej dotknęło? No na pewno jakaś druzgocząca aktualność tego tekstu i fakt, że Lena, autorka, faktycznie pisała tę ostatnią część już będąc w schronie w Kijowie. Największe poruszenie jednak wzbudza autentyczność przeżyć autorki i próba zmierzenia się z czymś, co jest dla nas niewyobrażalne, bo jednak jest tak, że kto nie doświadczy wojny, ten w gruncie rzeczy nie wie, czym ona jest. To nie będzie spektakl o tym, żeby przypominać, że jest wojna, tylko o tym, żeby przypomnieć, że Ukraina jest pięknym krajem, była wolnym krajem, ktoś chce to odebrać, a my chcemy, żeby była wolnym krajem, niezależnym. Tak, to jest wspaniałe właśnie, że to jest historia rodziny, a moim zdaniem w takiej rodzinie zawiera się historia państwa też. Ten spektakl jest pomiędzy światami dwoma. Jest zamknięciem starego teatru, który już odszedł. I otwarciem nowego, właściwie jest takim teatrem pomiędzy, niezwiązanym ani ze starym, ani z nowym teatrem. Nie mamy kontaktu za bardzo z tą starą dyrekcją, czekamy na nową i jest taki moment zawieszenia. I na dokładkę czekamy aż sprawa się domknie, a potem otworzy, to nastąpi we wrześniu. I jesienią otwieramy jakby nowy etap funkcjonowania TR-u. I z głową uniesioną do góry spoglądacie na przyszłość. Z nadzieją. I moje top 3 w tym tygodniu. Numer 3. Zapraszamy do Cieszyna już od jutra, czyli w sobotę 29 kwietnia startuje 25. edycja Kina na Granicy, czyli festiwalu filmowego w Cieszynie. Festiwal odbywa się w jednym mieście, ale w dwóch krajach, w polskim Cieszynie i
czeskim Cieszynie, czyli łączy Czechy z Polską, ale będzie też przegląd filmów słowackich, jak to na granicy bywa. Przegląd filmów klanu rodzinnego Agnieszka Holland, Magdalena Łazarkiewicz, Antoni Komasa Łazarkiewicz, wszyscy pojawią się w Cieszynie. Retrospektywa filmów z Anną Dymną i wiele, wiele innych atrakcji. Przybywajcie do Cieszyna, warto. I numer dwa to film Roving Woman, debiutanta Michała Chmielewskiego, który można już oglądać w kinach. Film dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Zagraniczny producent Wim Wenders, wybitny reżyser, także mocny debiut. Lena Góra w roli głównej, współautorka scenariusza. Chłopak wyrzuca ją z domu, kradnie samochód i rusza w podróż przez Kalifornię. Wspaniała opowieść drogi. Koniecznie, warto zobaczyć. I numer jeden to wystawa w Zachęcie, wystawa Przeczarowując Świat Małgorzaty Mirgitas, naszej reprezentantki w ubiegłym roku na Biennale w Wenecji. Nie dostała nagrody, ale uważam, że był to jeden z najpiękniejszych pawilonów, który można było oglądać w ostatnich latach jako polską reprezentację. Po raz pierwszy w historii Biennale romska artystka pojawiła się na Biennale i to kobieta. Koniecznie idźcie, zobaczcie tę pracę, ten pawilon w Zachęcie. Kto nie był, to naprawdę warto. Przepiękna praca, dająca dużo dobrej energii. Polecam. I to już koniec na dzisiaj. Jesteśmy w Gardens by Ford, więc zapraszamy. Majówka, restauracja otwarta i na pewno będzie miłym miejscem na spędzenie fajnie czasu. I do zobaczenia po majówce.